Cześć, siemano. Z tej strony słuchacie jak zawsze ja, a to jest taki mały filmik, który próbuję już robić chyba, nie wiem, czy tu 10, czy 20, czy tu już może 30 raz, bo cały czas coś mi nie pasuje, cały czas mówię po 15 razy, słuchajcie, no, albo ja, cały czas mówię to 15 razy, zaczynam się jąkać jak cholera i głowa mi od tego już wszystkiego boli, więc postaram to się, słuchajcie, może tak w ogóle już poszedłem totalnie na żywioł, żeby się tym wszystkim nie przejmować. Ja do was, słuchajcie, wychodzę z takim troszeczkę nowym materiałem, nowym, to nawet nie jest nawet zupełnie coś innego niż słuchacie zazwyczaj. Z małą taką prośbą może do was. Zawsze robiłem filmiki informacyjne czy coś, a dzisiaj wychodzę do was, słuchacie, z taką małą prośbą. Tak może troszeczkę o ogólnej strony zacznę. Nie wiem, czy wiecie, od czasu do czasu wspominałem, że pracuję nad swoim takim własnym projektem. No i właśnie w tej chwili, może nawet od jakiegoś już czasu, jak tworzę projekt, trafiłem na taką dużą ścianę, której nie jestem w stanie przebić. Jest to ściana dosyć poważna, nad którą próbuję ostatnio pracować. Nad sobą między innymi i do tego potrzebuję między innymi waszej pomocy. Muszę wam powiedzieć, że minimalnie troszeczkę się cykam, bo jest to dla mnie dosyć, nie wiem czemu, po prostu troszeczkę się minimalnie wstydzę, ale co tam, raz się żyje. A na swoich marzeń nie ma co się, słuchajcie, nie wiadomo jak ewentualnie wstydzić, bo to w sumie moja głupota, za dużo razy się czasem wstydzę, ale mniejsza, słuchajcie, z tym. O co chodzi? Część może z was wie, wiele razy mówiłem, że chciałem, albo może nie mówiłem, to wam mówię, od małego zawsze marzyłem o tym, żeby robić gry. Jedno z wielu moich marzeń. W moich marzeniach między innymi znajdziecie budowę własnego komputera, ogarnięcie fizyki kwantowej i paru jeszcze innych, słuchajcie, rzeczy. Ogólnie mam całą masę najróżniejszych marzeń. Ale jeden z moich marzeń jest właśnie umieć tworzyć gry i to takie zarąbiste gry, które swoją historią będą wciągały nieraz gracza. Efektem tego, że w ogóle chciałem robić od małego, słuchajcie, gry, powstał taki projekt, nie zdradzę go, jego na razie, jego nazwę, ale powiem tylko tyle. Powstał za czasów gimbazy, miał humor taki gimbazjalny i niestety gra sama w sobie była do kitu. Aczkolwiek z projektu nie zrezygnowałem, zapadł mi on, słuchajcie, w pamięć, stał mi się strasznie bliski i postanowiłem, że go zmodernizuję już od tamtych, słuchajcie, już lat, że go zmodernizuję, że on będzie lepszy i że będę, słuchajcie, nad nim solidnie pracował, że on prędzej czy później, słuchajcie, wyjdzie. I tak, słuchajcie, już od iluś tam lat ten projekt siedział, wracam do niego od czasu do czasu, coś próbowałem majstrować, już map pobudowałem, słuchajcie, od cholery, bo to robienie map to jest najprostsze, co można robić. No, ale no między innymi, słuchajcie, to już tak szybko nawiasem mówiąc, będę musiał fabułę oczywiście troszeczkę minimalnie tam coś przebudować, spróbować to jakoś ogarnąć, ale mniejsza, słuchajcie, właśnie wracając, o co chodzi. Trafiłem na ścianę, której przebić mniej więcej nie umiem, bo o ile już w miarę sobie jakoś ułożyłem fabułę tą w głowę, o ile jest nasz szkielet, początek, koniec, na czym to wszystko ma, słuchajcie, polegać, to problemem u mnie między innymi jest to, że nie umiem budować dobrych dialogów. Problemem u mnie jest między innymi to, że wszystkie postacie, jakie buduję, no poza ewentualnie jakimiś bardzo szalonymi postaciami, wiecie, takimi skrajnymi, które po prostu zachowują się mega dziwnie albo mega szalenie, że tak powiem, bo szalone postacie to ja umiem robić, takie bardziej normalne postacie wszystkie brzmią dokładnie tak samo. Dokładnie tak, jakbym po prostu ja stanął przed wami i po prostu nawet nie rozdzielił, po prostu się sklonował 20 razy, wszystkie postacie brzmią tak samo. Jest to u mnie problem. Nie wiem, z czego to, słuchajcie, wynika. Być może z faktu, że zawsze siedziałem jakoś odosobniony, byłem sam i z wieloma ludźmi nie umiałem rozmawiać, a może po prostu tak mam. Nie wiem, nie umiem pisać dialogów. Nie wiem, dlaczego tak mam. Aczkolwiek, słuchajcie. Mam ten problem, a ja się uparłem, że między innymi chciałem robić te gry, bo po prostu jest to moje marzenie i uparłem się na ten projekt. Że pomimo tego, że z samego początku waliło od niego strasznie o niego waliło, to był kiepski, bardzo kiepski projekt, że go odbuduję, zrobię go porządnie i to marzenie wewnątrz mnie, słuchajcie, jedna siedzi, nie? I teraz właśnie pojawił się problem, bo właśnie mam problem z tymi, słuchajcie, kłopot z tymi dialogami. Trzeba się nauczyć dobrze pisać te dialogi. Najszybszą, słuchajcie, formą, jaką obmyśliłem, że najszybciej, jak będzie można, najszybszym krokiem, co można zrobić, żeby nauczyć się tych dialogów, będzie tworzenie opowiadań. Tworzenie pomniejszych gier, wpadłem na taki pomysł, jest złe, ponieważ cały czas trzeba pracować między innymi nad grafikami, To po prostu, wiecie, to się nie przekłada, za dużo jest pracy. Przy samym opowiadanym daniu jest po prostu czysty tekst, a mnie właśnie trzeba ćwiczyć taki mocny tekst.
I stąd narodził się, słuchajcie, między innymi pomysł na Łowcy Zaginionych Legend. Takie moje własne opowiadanie, które zrobiłem nawet dwa rozdziały, trzy powstały, trzy. Na trzecim kumpel mówił, że muszę jeszcze troszeczkę popracować, to wiecie. To jeszcze nad nim troszeczkę posiedzę, zanim go jeszcze udostępnię, może tam wam na... gdziekolwiek wam go udostępnię. Na razie są dwa, słuchajcie, rozdziały. Chciałbym, słuchajcie, was prosić o to, żebyście go zaczęli czytać te ewentualnie opowiadania, wpadali na nie, jak będę o nich informował, i je oceniali. Ale tak naprawdę bardzo mocno oceniali. Od kwestii właśnie, czy postacie zachowują się odrębnie, czy one w sensie odrębnie. Czy widać, że są różne od siebie. Czy są różne, jak oceniacie w ogóle, nawet opowiadanie, nawet pod całe opowiadanie oceniajcie, jak możecie, bo oczywiście to też będzie miało swój pozytywny wydźwięk w każdej mojej produkcji, jeżeli zrobię ją gdzieś w przyszłości. Ale chodzi głównie właśnie mi najbardziej o te dialogi, żeby było widać, że te postacie są od siebie inne, że to nie jest tak zwany wyklęty, który sklonował się 13 razy i mamy 13 różnych postaci. Chodzi po prostu o to, że każda postać jest inna. Proszę was, żebyście wbili mniej więcej, jeżeli oczywiście macie czas, chęci i tak dalej, wbili. Na razie to słuchajcie, chyba będzie Facebook. Póki co nie mogę tu się ogarnąć ze wszystkim. Musiałbym jeszcze popatrzeć póki co na te blogi, jak się robi. Wiem, że są darmowe. Niedługo może udostępnię, jeżeli udostępnię, ogarnę ten temat i będziecie mieli trochę fajniejszej, przystępniejszej formy. Bo na Facebooku troszeczkę robienie takiego czegoś może być troszeczkę kiepskie. Więc pomyślałem, słuchajcie, ewentualnie, że na razie przejściowo jeszcze zobaczymy z tym Facebookiem, a później przerzucę może te wszystkie ewentualnie swoje rozdziały, czy cokolwiek, słuchajcie, po prostu na jakąś nową stronę, żeby to było czytelniej, żeby to było czytelniejsze. No, ale w każdym bądź razie. Jeżeli możecie, to wbijcie w link w opisie, który się znajduje, do tego całego, który was przekieruje na stronę, na mój blog na Facebooku, i tam będziecie mieli, słuchajcie, specjalny post, pod którym zawsze będą pojawiały się ewentualne rozdziały. No i co, po prostu? Walcie takie komentarze, jak tylko możecie, czy cokolwiek, żeby wiecie, po prostu, mówcie, ale tak szczerze, z sercem, co wam nie leży, co wam leży, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Wszystko, co mogłoby nakierować mnie między innymi na możliwą poprawę, po prostu, gdzie robię błąd i gdzie go mogę po prostu naprawić. Głównym problemem u mnie jest fakt, że mam mało znajomych, nie kręcę się wokół dużej ilości znajomych, jestem nie wiem, czy mieszam jedną introwertyka i ekstrawertyka. U mnie z tym to różnie, ale głównie skupiam się na siedzeniu, jestem samotnikiem, staram się być takim troszeczkę samotnikiem, albo staram się, albo po prostu jestem. Nie wiem, czy się staram, czy nie, w każdym razie mało po prostu znajomych. I nie mam ludzi, których mógłbym zapytać po prostu o ocenę tego. Ale taką solidną ocenę. Bo nawet jak się kogoś zapytam, to niektórzy nawet jak coś spojrzą czy coś, to odpiszą mi jednym zdaniem, wiecie. A to jest czasem mało. Potrzebuję czegoś takiego bardziej czasem rozbudowanego czy coś. Więc tu mam nadzieję, słuchajcie, na taką moją widownię bądź coś, chociaż jest ona niewielka. Współlokator z takim temperamentem wylazł, słuchajcie, ze swojego pokoju. Uch! Aż się wystraszyłem, musiałem na szybko, słuchajcie, przerwać nagrywanie. No, ale wracając, słuchajcie, do tematu, jest was u mnie subskrybentów sporo. Co prawda nie wszyscy, oczywiście nie mogą tego pokrywać z oglądalnością, ale troszeczkę jest. I liczę, że chociaż te 20-30% z was się złapie i ewentualnie spróbuje chociaż mi minimalnie z tym pomóc. Więc co? Ja się już z wami żegnam. Link macie w opisie. No i co? Trzymajcie się i cześć. I wielkie dzięki ewentualnie za wszystko. Hej!